Cześć, dzień dobry. Jeszcze chwilę poczekamy, aż pokój się trochę zapełni i będziemy startować. Dobrze, jeszcze tak minutka i startujemy. No dobrze, myślę, że możemy już powoli zaczynać. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Ania Wuls i jestem koordynatorką projektu Pozarządownik Szkolny 2.0 z ramienia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pewnie jest tutaj dziś z nami jeszcze druga koordynatorka z Fundacji Pola Dialogu, Agnieszka Pędzich. Jeżeli jesteś tutaj, Agnieszka, to możesz tutaj się przedstawić na czacie z uczestnikami i się przywitać. Dzisiaj będzie webinar o tym, jak NGO ratuje świat. I o tym mówi wam Basia, ale za chwilkę oddam jej głos. Ten projekt tak właściwie jest właśnie skierowany do uczniów i mam nadzieję, że właśnie dzisiaj jesteście tutaj tak naprawdę z nami właśnie głównie w jakby w ilości właśnie przeważającej uczniów. Jeżeli jesteście spoza Warszawy, to możecie napisać na czacie, skąd jesteście. Ten projekt jest finansowany z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i tak naprawdę uczymy w nim, czym są organizacje pozarządowe i jak możecie w nich działać. Okej, z takich organizacyjnych jeszcze rzeczy, to na sam koniec wyślę wam ankietę i prosiłabym o jej wypełnienie, a jeżeli chodzi o zaświadczenia, wyślę wam link na maile podane w rejestracji, tak, abyście mogli sobie je pobrać później, dobrze? Okej, no to możemy powoli startować. Basiu, oddaję ci głos. Także miłego webinaru. Dzięki, dzięki serdeczne, Aniu. Cześć, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Barbara Krywoszejew i będę miała przyjemność poprowadzenia tego webinaru i poopowiadania Wam o organizacjach pozarządowych, ewentualnie odpowiedzenia na Wasze pytania. Mój pomysł jest taki, że trochę sobie porozmawiamy o tym, czym te organizacje są, co o nich wiecie i czym się zajmują, albo czy nam się wydaje, że zajmują, a potem będziemy szukać też odpowiedzi na pytania, które mam nadzieję, że się pojawią. Ja jestem związana z organizacjami pozarządowymi całe swoje dorosłe życie. Nigdy nie pracowałam, no poza jakimś czasem studenckim, kiedy robiłam jakieś ankiety, nie pracowałam w innym miejscu niż organizacja pozarządowa i zajmowałam się różnymi rzeczami w organizacjach pozarządowych. W sensie w różną tematyką, ale o tym też Wam opowiem jeszcze w trakcie naszego webinaru. Cieszę się, że jesteśmy. Widzę, że jesteście tutaj z różnych miejsc. Niko z Warszawy, Zielona Góra, silnie reprezentowana, Ruda Śląska, okolice Raciąża, Kalisz. Super, bardzo, bardzo dobrze was widzieć i móc do Was mówić. Daria się przedstawiła na czacie, jest z nami, moderuje czat. On jest w tej chwili, słuchajcie, puszczony wolno. Jeżeli by się za bardzo rozszalał, to może być tak, że włączymy moderację, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności i będę mogła tu podglądać, co do nas piszecie.
Słuchajcie, no właśnie. Tytuł tego webinaru, jak NGO ratuje świat, pracuj i zdziałaj z misją. Ja sobie, tak jak sobie myślę o swoim życiu zawodowym i o swojej pracy w różnych organizacjach pozarządowych, to myślę o tym, że trochę ratuje świat, nawet jeżeli to jest proste prowadzenie zajęć, takiego webinaru dla was, to też jest w jakiś tam sposób taki ratowania świata, choć możemy go ratować w zupełnie różny sposób, ale pozwala też na realizowanie naszych pasji, ale też realizowanie jakiejś misji wyższej, którą mamy gdzieś w głowie. I słuchajcie, na początek chciałabym Was trochę zaktywizować też poza czatem i dlatego chciałabym Was zaprosić do wejścia na taką stronę menti.com. Wam wrzucam tutaj też w czat link. Tu są głosy, że mnie nie słychać, ale rozumiem, Daria, że mnie słychać właśnie, więc to tylko może uratować zmiana przeglądarki dla tych, którzy nie słyszą. Wchodzimy na stronę menti.com i wpisujemy kod 473304. Ja już udostępniam swój ekran, tak żebyście mogli zobaczyć. I słuchajcie, chciałabym Was zapytać o to, z czym Wam się kojarzy w ogóle taki skrót NGO. Na początek. W tejże właśnie, na tej stronie, którą Wam wrzuciłam. Nic, z niczym. Tu się pojawiają pierwsze odpowiedzi. Mam prośbę, żebyście wrzucali informacje, z czym się kojarzy NGO. A nie swoje niki czy imiona. Bardzo Was o to proszę. Słuchajcie, jeszcze chwilka. Tutaj widzę organizacje pozarządowe, fundacja, działanie, bezinteresowna pomoc, społeczeństwo, ONZ, obywatele, dobrowolność. Kilka osób napisało, że z niczym, nie wiem, to też jest ok. Nie musi nam się zawsze wszystko kojarzyć. Też po to zadaję to pytanie, żeby trochę zobaczyć, co wiecie, czy co Wam się wydaje. Coś pozytywnego. Gdzie na ekranie to cały czas nam się zmienia. Słuchajcie, jak wrzucacie takie, no właśnie, to nie jest fajne, bo komuś się kojarzy z krzykiem a NGO, to jakby na czacie mógł dać znać, co to znaczy, to byłabym super wdzięczna. Dobra, słuchajcie, zatrzymuję szerowanie ekranu. Dzięki wielkie za te odpowiedzi. Czyli z tego, co mówicie, słuchajcie, organizacje pozarządowe, pomoc, działanie dla innych, pomoc w działaniach społecznych, obywatele, non-governmental organization, tu ktoś rozwinął ten skrót, niezależność, trzeci sektor, coś pozytywnego, super, bardzo, bardzo za te odpowiedzi dziękuję, więc trochę
trochę wiem, że już o organizacjach pozarządowych wiecie. No i właśnie, słuchajcie, organizacja NGO, czyli to jest taki krótki skrót, tak mówimy na organizacje pozarządowe w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale też wszędzie na świecie, bo pochodzi od angielskiego skrótu non-government organization. I to jest organizacja, która działa na rzecz jakiegoś wybranego interesu. Mówi się, że w organizacjach pozarządowych, znaczy nie mówi się, wszystkie organizacje pozarządowe mają albo swoje statuty, albo regulaminy, tutaj w zależności od rodzaju organizacji, i one mają tam wpisany taki swój cel statutowy, jaki jest główny cel ich działania, po co działają, co chcą zrobić swoim działaniem. I to, co robią, robią nie dlatego, żeby osiągnąć zysk, tylko właśnie, żeby spełnić ten cel. To, że nie działają w celu osiągnięcia zysku, nie oznacza, że w żaden sposób ani organizacji nie zarabiają, ani że ludzie, którzy pracują w organizacjach, nie zarabiają. To nie jest tylko tak, że organizacja to są tłumy wolontariuszy, którzy pracują za dziękuję i za wolontariat, bo też pracujemy jak pracownicy pełnoetatowi, wykonujemy swoją pracę, za którą otrzymujemy wynagrodzenie, ale to, że działa nie w celu osiągnięcia zysku, oznacza, że środki, które organizacja pozyska, na przykład poprzez działalność gospodarczą, bo są też organizacje, które taką działalność prowadzą, przekazują, wykorzystują dalej na swoją działalność statutową. I to też się pojawiło w waszych odpowiedziach, że organizacje są nazywane trzecim sektorem, dlatego że sektory mamy trzy, jak sama wyliczanka wskazuje. Pierwszy sektor, czyli sektor publiczny, rządowy, gdzie mamy władzę, administrację publiczną i rządową, i samorządową. Mamy tak zwany drugi sektor, czyli sektor rynkowy, sektor przedsiębiorców, i właśnie organizacje pozarządowe, które są tym sektorem trzecim, które działają podobnie jak sektor publiczny, w jakimś interesie publicznym, ale podobnie jak sektor rynkowy, są prywatne, powstają z inicjatywy założycieli, a nie z inicjatyw rządowych czy samorządowych. Są organizacje niezależne od władz publicznych, chociaż czasami w różny sposób pozyskują środki. I słuchajcie, kilka faktów o organizacjach pozarządowych w Polsce. Jest ich około 143 tysięcy organizacji zarejestrowanych. Zarejestrowanych to znaczy, że znajdują się w jakimś spisie. Te spisy mogą być różne, bo mamy i fundacje, mamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. I fundacje i stowarzyszenia są rejestrowane w KRS-ie, natomiast stowarzyszenia zwykłe nie mają numeru KRS, są rejestrowane w Urzędzie Miasta czy w Starostwie. I to, że tych organizacji mamy tyle zarejestrowanych, nie oznacza oczywiście, ani niestety, że wszystkie są działające aktywnie. Część z nich jest mniej lub bardziej uśpionych. Tyle na ten moment, nawet nie na ten moment, to jest badanie z 2018 roku, które przeprowadziło takie stowarzyszenie Klon Jawor, które zajmuje się właśnie wspieraniem organizacji pozarządowych, ale też badaniem kondycji trzeciego sektora i tym, jak czym trzeci sektor się zajmuje i co robi. I właśnie 143 tysiące organizacji zarejestrowanych, z czego mniej więcej 2/3 to są, trochę więcej niż 2/3 to są organizacje aktywnie działające, a pozostała część są zarejestrowane, ale niekoniecznie działające, bo na przykład jeszcze nie zostały wyrejestrowane, albo ktoś je kiedyś założył i w ogóle już o tym zapomniał,
że taką działalność podjął i nic z nią więcej nie zrobił. Natomiast 8600 to są organizacje pożytku publicznego, które mają trochę większe wymagania sprawozdawcze przede wszystkim, ale też one mogą pozyskiwać 1% naszego podatku i przeznaczać go na swoją działalność statutową. Ale żebyśmy mogli to robić, żeby organizacja pozarządowa mogła ten 1% podatku pozyskiwać, musi mieć właśnie status organizacji pożytku publicznego i jak widzicie tych organizacji z tym statusem jest już zdecydowanie mniej niż wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce. Jeżeli chcielibyście o tym raporcie i o różnych danych z niego jeszcze będę mówić i też się troszeczkę na nim będę opierać, ale jeżeli macie chęć się z nim zapoznać, to wrzucam Wam tutaj link do tego raportu, o którym mówiłam, przygotowane przez Stowarzyszenie Klon Jawor. To jest właśnie taki raport kondycji organizacji pozarządowych z 2018 roku. Nowszego jeszcze w tej chwili nie ma, oni go powtarzają co jakiś czas, ale nie zawsze co roku, więc to są w tej chwili najnowsze dane, jakie są zebrane. No dobra, słuchajcie, to jedziemy dalej i wracamy do naszego narzędzia za chwilę, ale mam ogromną prośbę do Was, żebyście odpowiadali na pytanie, a nie wrzucali takie odpowiedzi typu a, b, 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 bo one raczej nam nic nie wnoszą do dyskusji, chyba że chcecie się podzielić, co to miało oznaczać i co oznacza, że organizacja pozarządowa kojarzy się Wam z wieloma literami A albo wieloma literami B, to chętnie przeczytam z przyjemnością, ale jeżeli nie, to mam prośbę jednak o to, żebyśmy wrzucali po prostu merytoryczne odpowiedzi na pytanie, które zadaję. Słuchajcie, drugie pytanie jest właśnie o to, co wiecie, jak Wam się wydaje, czym się zajmują organizacje pozarządowe. Musicie wejść na tą samą stronę, na której już byliście wcześniej. Ja Wam udostępniam, czyli wchodzimy na www.menti.com. I wpisujemy ten sam kod. 473304. Teraz mamy, tam zbieraliśmy odpowiedzi w postaci takiej chmury tagów. Tu mamy otwarte pytanie, więc zobaczcie, pokazują się, zrobię tak, żebyście lepiej widzieli, czy wy widzicie, nie widzicie, bo ja nie widzę waszego okienka, gdzie wy jesteście. Już najmocniej was przepraszam. Już, dobra. Prawie wszystkim, pomocą innym. Ostatnio mam wrażenie, że wszystkim, ale to nie jest zarzut. Pomocą słabszym, wolontariat, dbanie o pomoc historyczną, działalność na rzecz dobra obywateli. Niosą pomoc dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Pomaga innym. Edukację pomocą osobom potrzebującym. Bezinteresowne działania na rzecz danego interesu. Kultura w Polsce, widzę, że tutaj ktoś z raportu, to będziemy też o tym zaraz mówić, działania związane z kulturą, rekreacji, hobby i sportem, pomagania, wspieranie, organizowanie marszy, pomoc potrzebującym, pomoc innym, działa publiczne, są super, też uważam, że organizacje pozarządowe są super, zbieraniem składek na różne cele. No właśnie, słuchajcie, bardzo dużo wiecie i bardzo dużo tych waszych skojarzeń tutaj mamy z tym, czym zajmują się organizacje. Też ktoś z was już wypisał tą informację z raportu, który też wam udostępniłam, o tym, że w Polsce największa organizacja, znaczy nie największa, największa liczba, najczęściej organizacje zajmują się
sportem, turystyką, rekreacją i hobby. Co to znaczy? Bo mnie, przyznam, może nie to, że to bardzo zaskoczyło, ale jak ja sobie myślę o organizacjach pozarządowych, to trochę ze swojej bańki, ponieważ pracuję, nie powiedziałam, gdzie pracuję, w tej chwili pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, które zajmuje się edukacją cyfrową, edukacją medialną, pracujemy i z nauczycielami, i z uczniami, ale też z innymi osobami dorosłymi, nie tylko z grupami szkolnymi. I ten taki grajdołek edukacyjny jest mi najbliższy i najwięcej takich organizacji znam, więc to jest moje pierwsze skojarzenie, a drugie związane właśnie ze statusem OPP i z organizacjami, które między styczniem a kwietniem w tym roku, trochę dłużej, apelują do nas o to, żeby przekazać 1% podatku na ich działania statutowe, kojarzą mi się w dużej mierze też z takimi organizacjami, które działają na rzecz pomocy dzieciakom chorym, dzieciakom i osobom chorym, bo w ten sposób 1% jest zbierany. Bardzo mocno ze zwierzakami, z organizacjami, które działają na rzecz zwierząt, a rzeczywiście ten sport, czy turystyka i rekreacja, czy hobby, nie byłoby takim moim pierwszym skojarzeniem, gdyby mnie ktoś zapytał, czym zajmują się organizacje. Jak myślicie, co to znaczy, że co może robić taka organizacja, która zajmuje się sportem, czy turystyką, czy hobby? Piszcie, piszcie. Promuje zdrowy tryb życia, organizuje biegi, tworzenie drużyn sportowych. Różnych też zawodów sportowych, nie tylko biegów, ale też innych zawodów. Obozy wspomagają lokalne kluby sportowe, jak najbardziej. Też hobby, czyli na przykład wszelka turystyka, kiedy, nie wiem, wyznaczanie szlaków. Chodzicie czasami do lasu szlakami. Ja ostatnio odkrywam warszawska, nawet nie warszawska, tylko mazowszańska, słuchajcie, mazowszańskie PTTK ma taką aplikację Szlaki Turystyczne Mazowsza, która w czasie rzeczywistym na mapie mi pokazuje, gdzie są szlaki i gdzie można iść. Więc na przykład organizacje, które wytaczają takie szlaki, albo które organizują jakieś drogi, żebyśmy mogli przejść z punktu A do punktu B, właśnie Piotrek napisał, organizuje wycieczki. Ale też na przykład koła gospodyń wiejskich, które wbrew pozorom wcale niekoniecznie muszą zrzeszać tylko gospodynie, które tam drąpierze albo gotują, jakby się może wydawać mogło bardzo tak stereotypowo, tylko rzeczywiście na terenach wiejskich organizują dużo więcej różnych aktywności, ale są one też często związane z hobby. Dalej, jak widzicie na ekranie, to mamy kulturę i sztukę, czyli wszelkie działania związane z naszym rozwojem kulturalnym, z edukacją kulturalną, z tym, czym, w jaki sposób możemy rozwijać kompetencje z tym związane. Dopiero na trzecim miejscu około 13% organizacji, czyli około 10 tysięcy z tych 100, zajmuje się edukacją i wychowaniem, czyli to pierwsze skojarzenie, o którym ja pomyślałam, myśląc o swojej bańce, z którą się utożsamiam, w której też pracuję, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, dzisiaj pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, przede wszystkim współpracując z kilkoma innymi organizacjami. Wcześniej pracowałam w Fundacji Nowoczesna Polska, czyli organizacji, która też zajmowała się bardzo podobną tematyką, edukacją medialną i cyfrową, ale także prowadzi największą w Polsce bibliotekę internetową Wolne Lektury. To jest na przykład też działanie organizacji pozarządowej wolnelektury.pl. Jeżeli nie znacie, to zachęcam do wejścia na tą stronę i poznanie jej, dlatego że możecie tam ściągnąć ponad 5 tysięcy różnych
różnych e-booków, głównie klasyki, i bez problemu je przeglądać, czytać za darmo. Tutaj Małgorzata pisze, że organizują zajęcia dla dzieci dodatkowe, które mają problemy w nauce. No właśnie, to myślę, że tutaj gdzieś w tej edukacji i wychowaniu, bo edukacja i wychowanie, czyli prowadzenie różnorodnych warsztatów, szkoleń, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, organizowanie dodatkowych zajęć, tak jak pisze Małgorzata, dla dzieciaków, które mają trudności, ale też na przykład dla dzieciaków szczególnie uzdolnionych, które chcemy wspierać w ich działaniu. Tutaj Maja pisze, że pielęgnacja pamięci historycznej. Jak najbardziej. Więc ten worek działań i możliwości, zobaczcie, to oprócz tego, co ja mówię, to też co wy piszecie na czacie organizacji pozarządowych, jest bardzo szeroki. Kolejne, jeszcze mniejszy odsetek organizacji zajmuje się ochroną zdrowia, czyli wspieraniem nas w różny sposób w dbaniu o nasze zdrowie, ale też w pozyskiwaniu na przykład środków na leczenie. Usługi socjalne i pomoc społeczna, 7%, to jest też tak, że w takim potocznym myśleniu bardzo często to jest pierwsze skojarzenie. Gdzieś, gdzie na przykład idziemy, i to też nie jest źle, że pójdziemy i wyprowadzimy na przykład komuś psa, albo zrobimy komuś zakupy. Jak najbardziej to też jest działalność organizacji pozarządowych i też jest słuszna i potrzebna. Rozwój lokalny. Ale zobaczcie, pozostałe 17%, to jest taki worek, który w zasadzie jest niewyczerpalny i jest super szeroki, bo poza tymi rzeczami, które sobie tutaj zgłębiliśmy trochę bardziej, mamy też ochronę środowiska, ekologię, czyli na przykład działania na rzecz ochrony zwierząt, czy na wyprowadzanie psów ze schroniska i wspieranie schronisk. Rynek pracy, badania naukowe, podtrzymywanie tożsamości narodowej, prawo i jego ochrona, ale też prawa człowieka, sprawy zawodowe, ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność, działalność międzynarodowa, pomoc rozwojowa, religia, ale też wsparcie dla organizacji pozarządowych, bo teraz mamy ten wielki worek tego, czym się organizacje pozarządowe zajmują. Ja sobie myślę często o organizacjach pozarządowych, że one mają taką rolę pomocniczą dla państwa, tam gdzie na przykład państwo nie wydala, nie ma możliwości, żeby pewne działanie realizować, wtedy bardzo często robi to organizacja pozarządowa. I tych działań, gdzie taka pomoc jest potrzebna, bo brakuje nam sił, jest bardzo, bardzo dużo, więc ten worek też jest niewyczerpalny, ale też organizacje pozarządowe same sobie w związku z tym potrzebują wsparcia od innych organizacji czy od innych ludzi, i o tym też za chwilę będę mówić. Wspomaganie, wspieranie, pomaganie, macie rację, oczywiście, że tak. Wspieranie i pomaganie. I dla kogo działają organizacje? To druga rzecz, bo jedno tu mieliśmy, jakie są tematy, a tu drugie pytanie, druga taki obszar działania, kto jest grupą docelową organizacji pozarządowych. I tutaj znowu, podobnie jak z tymi tematami, tak samo to, dla kogo działają organizacje pozarządowe, to jest super szeroki worek i pewnie wszystkie grupy moglibyśmy tutaj wypisać. Najczęściej to są dzieci lub młodzież. To wynika też bardzo często z tego, że i dzieci, i młodzież to są takie grupy, do których jest nam najłatwiej dotrzeć. Dlatego, że i dzieci, i młodzież to są takie grupy, które, brzydko powiem, są skoszarowane w szkołach i przez szkoły łatwo jest nam do nich dotrzeć. A do różnych innych grup docelowych, na przykład do rodziców. Rodzice to jest też taka grupa, która pomaga, potrzebuje wsparcia w różny sposób, czy to w wychowaniu, ale nie tylko, ale do nich już jest
dużo trudniej trafić, zwłaszcza jeżeli to są na przykład rodzice małych dzieci, które jeszcze do przedszkół czy do szkół nie chodzą, a do tych dzieci i młodzieży przez szkoły, przez takie instytucje, które możemy sobie wylistować, przygotować bazę i rozesłać informacje, że słuchajcie, mamy takie działanie, zapraszamy Was do niego, chcemy Wam zaoferować, nie wiem, warsztaty gry na bębnach, czy warsztaty programowania, czy cokolwiek innego, co nam się zamarzy, to do dzieci i młodzieży jest nam dużo łatwiej dotrzeć. Drugą największą grupą, którą wskazują organizacje jako ich grupy docelowe, no są mieszkańcy, okolicy, lokalna społeczność. Też tych organizacji, które działają lokalnie, działają na rzecz swojej społeczności, czyli tego, co znają najlepiej, co jest im najbliższych, jest zdecydowanie najwięcej. Seniorzy, czyli tu wracamy do tej pomocy społecznej, ale nie tylko, bo pomoc seniorom może być bardzo szeroka, bo to może być to przysłowiowe zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa, o czym mówiłam, ale możemy przychodzić i na przykład czytać książki. I to też jest działanie, które jest działaniem na rzecz seniorów i bardzo często są organizacje, które zrzeszają takie osoby, które zajmują się taką pomocą. Chorzy, osoby z niepełnosprawnością, organizacje, instytucje. Ale tak jak piszecie, generalnie wszystkich, bo wspierają również sportowców, to jest tak, że organizacje pozarządowe, tak jak mieliśmy w tej definicji, one powstają z prywatnej inicjatywy. Powstają w ten sposób, że ktoś postanawia sam albo skrzykuje się z jakąś grupą i postanawia, na przykład widzi jakiś problem dookoła siebie, bliższy bądź dalszy. Widzę na przykład, że na moim osiedlu właśnie jest dużo samotnych osób starszych, takich osób, które same spędzają czas, nikt do nich nie przychodzi i trochę nie mają co ze sobą zrobić. Rusza to moje serce i myślę sobie, chciałabym coś zrobić, chciałabym się w jakiś sposób zaopiekować tymi osobami i zaczynam się zastanawiać, czy jest dookoła mnie ktoś, kto chciałby takie działania ze mną podjąć. Zaczynamy się zastanawiać, co moglibyśmy zrobić. Często to zaczyna się od takiego prostego działania, że właśnie poznam pana Tadeusza i zaczynam z nim rozmawiać, spędzać czas, robić mu te przysłowiowe zakupy, a potem przyłączają się do mnie kolejne osoby i bardzo często organizacje pozarządowe powstają właśnie w taki oddolny sposób, wychodząc z działania, które z jednej strony wynika z takiej trochę potrzeby serca i nie bójmy się tego słowa, to jest tak jak w tytule tego webinarium było, że pracuj i działaj z misją, no właśnie, że to nie jest taka praca tylko po to, żeby w ogóle ta praca nie musi być tylko po to, żeby przynieść nam zysk, bo to może być też zawiesiłam się. Nie tylko przynoszą nam zysk, ale przynosi nam satysfakcję, przynosi nam taką radość działania, ale też wynika właśnie z takiej potrzeby serca, z tego, że trzeba coś zrobić i coś mnie na przykład wkurza, albo nie wiem, czy mogę powiedzieć wkurza na tym, najwyżej wytniemy w nagraniu, irytuje, nie podoba mi się coś, co jest dookoła mnie, chcę to zmienić i podejmuję działania. I możemy robić to w różny sposób, ale jednym z takich działań mogą być właśnie organizacje pozarządowe. I słuchajcie, jak myślicie, dlaczego w ogóle warto? Czy pracować w organizacji pozarządowej, czy współpracować, czy właśnie być wolontariuszem, wolontariuszką w organizacji pozarządowej? Warto, warto. Dlaczego warto? Pojawiło się, że pomagać innym, że można poznać innych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, można się dużo nauczyć, można rozwijać i pomagać siebie, można czuć, że ma się na coś wpływ.
daje się, można zdobyć wiedzę praktyczną, wspieramy innych. No właśnie, słuchajcie, ja wypisałam trzy rzeczy, takie, które przyszły mi pierwsze do głowy, dlatego że pomyślałam właśnie, że mi pomożecie, a trochę też po prostu wam opowiem o tym, dlaczego mi się wydaje, że warto i pracować już jak się jest dorosłym, tak jak ja, i związałam swoje życie zawodowe z organizacją pozarządową, ale też jeszcze jako młoda dziewczyna, gdzieś tam pod koniec szkoły podstawowej i w liceum też już byłam związana z różnymi organizacjami, nie wiedząc jeszcze wtedy nawet, że to są organizacje pozarządowe, i realizując różne działania. Tutaj ktoś z was napisał, że można poznać osoby z podobnymi zainteresowaniami. No właśnie, ja jak, słuchajcie, byłam w szkole podstawowej, to redagowałam szkolną gazetę i wtedy taka pani, która zajmowała się tą szkolną gazetą, zaprowadziła nas na takie warsztaty dziennikarskie. Nazywały się pierwsze kroki dziennikarskie prowadzone przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS. I ja trafiłam na te warsztaty, chodziliśmy tam co tydzień, robiliśmy różne zadania, wykonywaliśmy, poznawaliśmy, co to znaczy być dziennikarzem, jak się robi wywiady, jak się pisze teksty, co to znaczy być reporterem, poznawaliśmy też różnych bardziej i mniej znanych dziennikarzy, tak żeby poznać ten zawód od kuchni. I stawaliśmy się też takimi młodymi dziennikarzami. Ja tam wtedy miałam 13 czy 14 lat, więc byłam młodziakiem. Ale właśnie, poznałam ludzi, którzy mieli takie samo zainteresowanie, bo też ich kręciło to, żeby zadawać pytanie, żeby poznawać świat w ten sposób, żeby też móc coś na przykład napisać takim słowem pisanym i żeby to mogło być opublikowane. Więc to było wielkie wydarzenie, żeby taki przynieść potem taką gazetę wydrukowaną do domu, w której jest moje imię i nazwisko. Potem odkryłam, że to nie tylko są osoby, które mają podobne zainteresowania, ale też, że gdzieś wyznajemy podobne wartości. I bardzo często organizacje pozarządowe pozwalają nam spotkać osoby, które, dla których podobne rzeczy są ważne. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w życiu, żeby mieć takie miejsce, gdzie spotykamy ludzi, którzy myślą podobnie do nas, dla których podobne rzeczy są ważne. To stowarzyszenie, o którym wam mówię, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS. Ono powstało, zostało założone przez taką grupę skupioną wokół Haliny Bortnowskiej, która jest członkinią Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I gdzieś w stowarzyszeniu te prawa człowieka też są mega ważne i o nich mówimy i uczymy, co to znaczy, czym w ogóle są prawa człowieka, jak ich przestrzegać i jak o nie walczyć też. I z roku na rok, bo ja tam chodziłam na pierwsze kroki dziennikarskie, potem na drugi rok wyjeżdżaliśmy też na obozy, te więzi się zaciśniały i poznawaliśmy się coraz lepiej, coraz bardziej. W którymś momencie jakby zaczęłam też sama prowadzić takie warsztaty dla młodszych kolegów i koleżanek, czy warsztaty takie w ciągu roku, czy warsztaty na obozach, i przeszłam tylko z takiego biernego uczestnika, co też było super, i bycie na tych warsztatach było super. Przeszłam też przez taką ścieżkę, która mnie doprowadziła do tego, żeby robić coś dla innych, ale cały czas w tej samej tematyce, czyli cały czas mogłam rozwijać te zainteresowania, cały czas mogłam spędzać czas z tymi ludźmi, którzy byli dla mnie mega ważni. No i co więcej, to są też, wiecie, takie relacje, które nawiązujemy w takim czasie i w takim miejscu, gdzie właśnie łączy nas i wspólnota zainteresowań, i wspólnota wartości, to one potem zostają z nami na lata. To są przyjaźnie, które ja pielęgnuję po dziś dzień, i wiem, że cokolwiek by się nie działo, to mogę do tych ludzi zadzwonić i oni mi pomogą i mogę po prostu na nich liczyć. Więc pozwala spełniać swoje zainteresowania, rozwijać pasję. To jest pierwsza rzecz, którą sobie wypisałam. Druga rzecz, daje mnóstwo satysfakcji.
I to jest, tak zaczęłam od tego pana Tadeusza, to akurat nie jest moja historia, bo ja zajmowałam się i zajmuję się edukacją. Zaczęłam od tego stowarzyszenia młodych dziennikarzy, ale potem byłam i wolontariuszką w domu dziecka i prowadziłam w szkole różne działania dla innych grup i gdzieś ta edukacja i wspieranie innych osób w tym, żeby mogły się rozwijać i poznawać swoje kompetencje była i jest dla mnie mega ważne i to mi daje mnóstwo satysfakcji w tym, że mogę sobie pomyśleć jakby jaki jest stan na starcie, wymyślam jakieś działanie i widzę jak ludzie się zmieniają i to są czasami, wiecie, tą satysfakcję mogą przynieść super proste rzeczy, to znaczy pewnie już doskonale znacie skróty klawiszowe Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V i na pewno nie trzeba wam o tym mówić, ale jak cały czas dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy gdzieś tam byłam na takim obozie dziennikarskim, już czysto zarobkowym, po prostu na obozie robionym przez jakąś firmę, ale równocześnie pracowałam tam właśnie z młodymi ludźmi, którzy zbierali swoje pierwsze szlify dziennikarskie, zaczęli pisać teksty, zbierać materiały, no i działaliśmy z komputerami i czasami takie rzeczy, które dla mnie się wydają oczywiste, że je wiem, ale czasami komuś sprzedamy właśnie nawet ten najprostszy skrót. I słuchajcie, widzę, że to na przykład pomaga w jego pracy, czy w jego takim codziennym funkcjonowaniu, bo skraca mu to, co wcześniej zajmowało mu ileś tam czasu, więc to daje mnóstwo satysfakcji i ona jest czasami mniejsza, czasami większa. Ta satysfakcja może być bardzo różna w zależności to, o czym myślimy. I kolejna rzecz, no, że daje poczucie zmiany świata na lepsze. To jest tak, że ja jak już w ogóle jestem socjolożką z wykształcenia, studiowałam w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. To jest też taki bardzo specyficzny instytut, który trochę wyzwala takie działania społeczne, myślę, że w swoich studentach i studentach, przynajmniej tak było na moim roku. Jestem nawet taka ścieżka organizacje pozarządowe, ale ja jej nie kończyłam, nie realizowałam. Ale jak już skończyłam te studia, to nawet nie zaczęłam szukać pracy, bo gdzieś tam okazało się, że praca jest i właśnie ktoś szuka do pracy osoby z doświadczeniem w pracy z grupami i w doświadczeniem w koordynowaniu różnych projektów, a to wcześniejsze doświadczenie i to poznawanie organizacji najpierw od prostych warsztatów, a potem przez organizację coraz większych projektów, bo to jest, wiecie, patrzymy co dookoła nas się dzieje, gdzie jest potrzeba i w stowarzyszeniu robiliśmy na przykład gazety festiwalu przy festiwalu nauki, przy festiwalu filmów o prawach człowieka i przy festiwalu filmów o prawach żydowskich i to były dla mnie bardzo różne zadania, bo zaczynałam od tego, że po prostu byłam właśnie takim reporterką, czyli szłam na jakieś wydarzenie, czy szłam na jakiś film i pisałam tekst na ten temat, czy recenzję tego filmu, czy bardziej taki tekst przekrojowy, też z rozmowami na przykład z widzami. I od tego zaczynałam. Ale potem w kolejnym roku już gdzieś włączyłam się w organizację pracy tej redakcji, czyli w zarządzanie tym, ile osób jest nam potrzebnych, jakie te firmy są i z których chcemy koniecznie mieć teksty, a z których niekoniecznie. I gdzieś wspierałam koordynatora tego wydarzenia. Potem w kolejnym roku już sama zostałam taką redaktor naczelną, czy sekretarką, sekretarzem redakcji i organizowałam pracę całej redakcji i też był taki rok, kiedy rzeczywiście bardzo dużo osób nam się zgłosiło i myśleliśmy, że to będzie małe działanie, a okazało się, że mamy zespół tam kilkudziesięciu osób, którym musimy zarządzić, żeby właśnie nie było tak, że wszyscy pójdą na ten sam film i napiszą tekst z tego samego filmu, bo z pozostałych kilkunastu, które tego samego dnia się odbędą, nie będziemy mieli żadnej
żadnego materiału i to nie o to w działalności redakcji chodzi. Więc zdobywałam takie doświadczenie, które potem przełożyło się na to, że jak ktoś szukał kogoś do pracy, to po prostu mnie polecił. I tu nie chodzi o żadne kumoterstwo, tylko o poznawanie siebie, poznawanie, zdobywanie doświadczenia, ale też pokazywanie innym osobom, co umiem i co potrafię. W związku z tym tą moją pierwszą pracę znalazłam właśnie w taki sposób, że ktoś powiedział, że słuchajcie, jest taka Basia i ona to robi świetnie, więc sprawdźcie. Oczywiście to potem przeszłam przez cały proces rekrutacyjny, ale wykorzystywałam w tej swojej pierwszej pracy zdecydowanie te doświadczenia, które zdobywałam jako wolontariuszka w organizacji, z którą wcześniej współpracowałam, więc to są takie rzeczy, które niezaprzeczalnie przekładają się na to, jak wygląda moja ścieżka zawodowa. I to poczucie zmiany świata na lepsze właśnie, to jest takie dziennikarstwo w stowarzyszeniu, ale ono jest, to jest takie dziennikarstwo obywatelskie, czyli bardziej pomaganie ludziom w zrozumieniu, jaki jest świat i dlaczego taki jest, i w odpowiedzi na różne pytania. Przy czym też pracowaliśmy zawsze taką metodą redakcji edukacyjnej, to znaczy, że najważniejsze było to, czego my się uczymy, czego osoby, które tworzą tą redakcję się uczą, i żeby ta przestrzeń dawała im miejsce do tego, żeby się uczyć i żeby wzrastać. I z takich prostych działań wychodzi właśnie ta zmiana świata na lepsze, bo z tego stowarzyszenia trafiłam potem do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i tam pracowałam przy takim projekcie, w którym realizowaliśmy działania na rzecz edukacji o prawach człowieka i o wielokulturowości. To znaczy miałyśmy taki projekt, w którym pracowałyśmy z urzędnikami, policjantami i w ogóle różnymi służbami mundurowymi, nie tylko policjantami, ze służbami medycznymi i nauczycielami, po to, żeby im przybliżać, czym właśnie wielokulturowość jest i co możemy robić dla środowisk migranckich, jak możemy pomagać, żeby migrantom żyło się lepiej i łatwiej. I ja mam poczucie takie, że właśnie czasami przekonanie jednej osoby i zrobienie jednej małej zmiany jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż jakieś wielkie działanie. I czasami właśnie docieranie z prostymi komunikatami pozwala i daje mi poczucie tej zmiany świata na lepsze. Słuchajcie, bo nic nie pytacie, jak macie pytania, to dawajcie znać. Mówicie o tym, że pokazuje się ludziom samotnym, że nie są sami, i właśnie niesienie pomoc innym, czego tak sam byś szybko nie wykonał. Czyli że dzięki wolontariuszom na przykład, czy dzięki innej organizacji możemy zrobić coś dużo szybciej niż razem. Czy wspólnoty zaliczamy do organizacji? Nie wiem, jakie wspólnoty, Weronika, gdybyś doprecyzowała. Organizacje pozarządowe to są takie organy, mamy stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia i fundacje, czyli takie organizacje, które są wpisane do jakiegoś rejestru. Więc nie zawsze, nie każda grupa ludzi, która się zrzesza na rzecz jakiegoś celu, jest wspólnotą. Jakie są największe minusy? O, właśnie, bardzo dobre pytanie, Maja. Myślę, że jest duże ryzyko wypalenia, bo chcę zrobić wciąż i wciąż coś i mimo, że chcę zmienić ten świat na lepsze i wiecie, ale on nigdy nie będzie tak dobry, jakbym chciała, więc bardzo łatwo można się wypalić i dużo oddać ze swojego, z siebie, a nie osiągnąć tego celu, więc trzeba się bardzo uczyć tego takiego dystansu, więc to na pewno jest jeden z minusów.
Kolejnym minusem, już tak bardzo pragmatycznie, mogą być zarobki. Jeżeli myślimy, jakby ludzie w organizacjach pozarządowych jak najbardziej mogą zarabiać pieniądze. Tu jak zajrzycie do tego raportu, to jest też nie jest tak, że z tych 100 tysięcy organizacji większość zatrudnia ludzi około 35%, z czego połowa na umowach zlecenie, druga połowa w ramach bardziej i mniej stałych umów zleceń. I te średnie zarobki w organizacjach pozarządowych są zwykle dużo niższe niż w sektorze prywatnym, to zdecydowanie, czy nawet sektorze rządowym. Z czego to wynika? Skąd organizacje pozarządowe w ogóle mają pieniądze na swoje działania? Skąd je czerpią? Tych źródeł jest kilka. To znaczy, zazwyczaj i bardzo, bardzo duża część pochodzi z tak zwanych grantów. Pozyskujemy granty albo z jakichś środków rządowych, czyli realizujemy projekty na rzecz państwa, bo na przykład Ministerstwo Edukacji czy Ministerstwo, w sensie wszystkie, ja najczęściej prowadziłam projekty z Ministerstwa Edukacji czy z Ministerstwa Kultury, ale też inne ministerstwa mają do wypełnienia pewien cel, sami nie są w stanie tego zrobić, więc ogłaszają konkursy i szukają organizacji, która ten cel zrealizuje. Więc to jest jedno ze źródeł. Kolejnym źródłem analogicznie mogą być pieniądze międzynarodowe, na przykład z Unii Europejskiej. Unia Europejska ma tak zwane perspektywy i tam są różne ścieżki, różne działania na rzecz, w jakimś konkretnym celu. Moja organizacja w tej chwili na przykład realizuje projekty z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego rozwijamy kompetencje cyfrowe nauczycieli w klasach 1-3, przede wszystkim dając im szansę na to, żeby mogli uczyć programowania te najmłodsze dzieciaki, bo od pewnego czasu programowanie, nauka programowania jest wpisana do podstawy programowej, a zwykle ci nauczyciele nie mieli takiej przestrzeni, żeby na studiach się tego nauczyć, więc jest taka potrzeba, żeby nauczycieli wesprzeć w tym działaniu, w tym, żeby mogli takie działania realizować. Więc to są środki unijne, środki państwowe, środki samorządowe, tak jak na przykład ten projekt, w ramach którego odbywa się ten webinarium. To webinarium jest realizowane w ramach środków miejskich z Warszawy. To są dotacje z różnych firm. Firmy w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu część swojego zysku przeznaczają na takie działania społeczne. To są dotacje od osób, dotacje czy darowizny od osób prywatnych, na przykład ten 1% podatku, który możemy przeznaczyć tylko na OPP, ale też po prostu czasami ktoś ma taką potrzebę i taką chęć, żeby wspierać jakąś organizację, bo wie, uważa, że to, co ta organizacja robi, ma sens i jest ważne, więc chce część swoich zarobków przeznaczyć na to, żeby ta organizacja mogła ten cel realizować, czyli nie wiem, robić jakieś warsztaty, czy rozgrywki sportowe, czy liczyć ptaki, czy cokolwiek innego, bo ten obszar, o tym już mówiliśmy, jest super szeroki. Więc to są główne. I kolejna rzecz, część organizacji też prowadzi tak zwaną działalność gospodarczą, czyli jest w czymś dobra, w czymś się specjalizuje i po prostu sprzedaje też swoje usługi. Przy czym, tak jak powiedziałam na początku, ten cały zarobek, on nie jest, który możemy sobie spożytkować, jak byśmy chcieli, tylko musimy go przeznaczyć na działalność statutową. I to nie jest też tak, że te wszystkie środki są
dowolne i nie jest wcale tak łatwo na każdy cel pozyskiwać pieniądze. W związku z tym to się przekłada między innymi na pracę, na zarobki osób, które pracują w organizacjach pozarządowych. Aczkolwiek też od kilku lat ja obserwuję, współpracując z iloma się organizacjami, ale też skończyłam taki kurs dla menadżerów trzeciego sektora, gdzie spotykaliśmy się właśnie z osobami, które zarządzają organizacjami, pochylając się nad różnymi trudnościami, z którymi się mierzymy. No i gdzieś też, mimo tego, że czasami ja słyszałam takie w swoim życiu pytania też, jakby, czy w ogóle ty dostajesz pieniądze za swoją pracę, bo ja myślałam, że wy w fundacjach czy w stowarzyszeniach to robicie to tak charytatywnie, czyli z dobroci serca. No ja bym bardzo chciała z dobroci serca tylko pracować, no ale też muszę coś jeść i też muszę mieć miejsce, gdzie mogę spać, więc jeżeli jest to moja praca taka pełnoetatowa i poświęcam na nią cały swój dzień, to po prostu potrzebuję też tego wynagrodzenia. I gdzieś jest, mam takie wrażenie, że coraz większy nacisk na to, żeby te zarobki były godne i też jest takie przewalczenie w wielu organizacjach, też walczenie to niekoniecznie jest najlepsze słowo, ale takie też przewartościowanie tych środków, przewartościowanie też właśnie u grantodawców, że to jest praca, która po prostu musi być godna i za którą to wynagrodzenie musi być godne. Więc to jest jeden z minusów, nie wiem, czy największy. Co jeszcze może być minusem? Ja się czasami się zastanawiam, czy nie wpadłam już w taką ścieżkę, że jeżeli bym teraz chciała nagle zmienić swoje życie zawodowe, to czy bym się odnalazła w jakiejś tam korporacji czy innej organizacji. I przy czym to jest bardzo moje, bo znam wiele osób, które przychodzą w jeden i w drugi sposób, czyli trafiają z organizacji pozarządowej do korporacji i odwrotnie, trafiają z korporacji do organizacji pozarządowej, więc, bo w organizacjach pozarządowych to z plusów, ale też minusów, to jest jednocześnie plus i minus. Plus jest taki, że właśnie jest zwykle ograniczona liczba osób, a też trochę robimy to, co widzimy, że jest potrzeba, ale co też sobie wymarzymy i potem się okazuje, wiecie, że trzeba zrobić mnóstwo rzeczy, czyli koordynuję projekt, to znaczy, że poszukuje osób, które mogą zrealizować jakieś działania, ale zajmuje się równocześnie jego promocją. Nie mamy akurat księgowej, czy nad księgową to mamy, ale muszę go finansowo też przygotować do rozliczenia, więc zbieram te doświadczenia z bardzo różnych, z różnych dziedzin i jestem taki trochę alfą i omegą w różnych działaniach. Więc z jednej strony to jest plus, bo mogę też odkrywać, co najbardziej lubię, co najbardziej mnie kręci i próbować się specjalizować. Z drugiej strony, no właśnie ta specjalizacja czasami jest dużo trudniejsza, bo jest ileś tam rzeczy, które trzeba zrobić i które muszą być wykonane, nawet jeżeli mnie nie kręcą, nie sprawiają mi satysfakcji ani przyjemności. Czy trudna jest praca w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka? Tam pracowałam już dawno. To pewnie zależy od tego, co się robi i ja myślę, że każda praca może być trudna i może być łatwa. Dla mnie mega ważne jest to, żeby lubić to, co się robi i że to jest gdzieś, wiecie, nawet to, czy zarabiam mniej, czy więcej, jest gdzieś tam drugorzędne, bo właśnie to, że praca mi przynosi satysfakcję, trochę mi niweluje to i to, że ja to lubię robić, a nie jest tak, o nie, znowu muszę wstać, iść do tej pracy i w ogóle co ja zrobię, to mi wyrównuje i to mi ułatwia też realizację tej pracy, aczkolwiek wiadomo, że jak wszędzie są lepsze i gorsze dni. O zarobkach mówiłam, czy trudno się dostać do takiej organizacji?
No to zależy. Znaczy to, o czym opowiadałam wam o swojej ścieżce, o tym, jak trafiłam na warsztaty i w ten sposób, czyli najpierw byłam wolontariuszką, najpierw byłam uczestniczką, nawet nie wolontariuszką, najpierw po prostu byłam uczestniczką, chodziłam na zajęcia, a potem chodziłam na nie po raz kolejny rok, a potem gdzieś jakby takim naturalnym krokiem było to, że już nie tylko uczestniczymy w zajęciach, ale też zaczynamy prowadzić nasze zajęcia i włączam się w inne działania, które realizujemy. I w ten sposób trafiłam do swojej pierwszej organizacji. Ale potem po prostu organizacje pozarządowe też szukają pracowników, tak jak szukają ich firmy, jak szukają urzędy i są, pokażę wam za chwilę też miejsca, gdzie można znaleźć na przykład oferty wolontariatu, ale gdzie też są po prostu oferty pracy. I jest tak, że do takiego miejsca też można trafić. Ja też kilkakrotnie znalazłam pracę w ten sposób, jak zmieniałam organizację, bo po tym jak pracowałam w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i zajmowałam się tą edukacją wielokulturowości, zmieniłam trochę obszar działania. Zostawiłam edukację i pracowałam w stowarzyszeniu, które się nazywa Towarzystwo Nasz Dom. Może znacie, bo ono realizuje, taki jest najbardziej znane z Góry Grosza. W Góry Grosza, która jest właśnie taką akcją, w której pozyskują środki na swoje działania, a zajmują się wspieraniem pieczy zastępczej, instytucjonalnej i rodzinnej. Pieczy zastępczej, czyli tych dzieciaków, które z różnych bardzo powodów nie mogą się wychowywać w swoich domach rodzinnych, tylko wychowują się w jakimś innym miejscu, w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. I tam zajmowałam się wspieraniem i rodzin, i placówek, i głównie bardzo lubiłam tą pracę, byłam taką dobrą ciocią, która mogła im rozdawać w pewien sposób środki na działania, na to, żeby albo poprawiali komfort swojego życia, albo żeby mogli jakby wspierać te dzieciaki też takiej pomocy specjalistycznej. I tamtą pracę po prostu znalazłam z ogłoszenia. To też jak kończyłam te studia, o których wam mówiłam, to zrobiłam tam taką ścieżkę specjalista do spraw małżeństwa i rodziny. Tak, jestem specjalistą do spraw małżeństwa i rodziny, mam na to papiery i też miałam takie pragnienie, żeby tym się zajmować. I bardzo lubię tą historię, bo właśnie znalazłam to ogłoszenie i ja już wiedziałam, że to jest moja praca i że po prostu nic innego nie chcę robić i jestem super osobą i wypełniam wszystkie wymagania, które tam były pokazane. I rzeczywiście poszłam na jedną rozmowę, na drugą, a potem nawiązaliśmy współpracę, więc po prostu poszłam i prezentowałam się jak najlepiej, a po kolejnych kilku latach jak szukałam pracy i trafiłam do Fundacji Nowoczesna Polska, to była dokładnie taka sama historia, że znalazłam ogłoszenie na portalu ngo.pl. I jak przeglądałam sobie te ogłoszenia, był taki czas, że już z różnych powodów chciałam zmienić pracę, to znowu widziałam, że no jakby hello, to jestem ja i w ogóle nie prowadźcie dalej rekrutacji. Oczywiście tego nie zrobiłam, aczkolwiek jak myślę, że jak będę kolejny raz szukać pracy tak z ogłoszenia, to już wykorzystam, wiesz, dwa razy znalazłam ogłoszenie, wiedziałam, że to jestem ja, więc jakby szkoda waszego i mojego czasu, umówmy się, że to jestem ja, ale to już taka moja wewnętrzna historia. Czy wynagrodzenie jest stałe, czy zależy od tego, na przykład ile projektów uda się zrobić? To zależy. To znaczy generalnie zależy od tego, czy pracujemy właśnie na umowę zlecenia i to nie jest nasza stała praca, tylko w momencie, kiedy organizacja realizuje projekt, to takie środki są. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli już mamy etat, no to wiadomo, że organizacja też musi pozyskać środki na to, żeby swoich
pracowników zatrudniać. Więc w taki sposób zależy od tego, ile projektów realizuje, bo może być tak, że w tym momencie realizujemy ileś środków, a za chwilę zmieniają się priorytety i nawet nie to, że organizacja nie chce nas zatrudniać, ale ma na przykład trudności z pozyskaniem środków na swoją działalność statutową, w związku z tym nie ma z czego utrzymywać pracownika. Więc może być taka historia, że no po prostu nie ma już w organizacji środków na takie działanie i generalnie rezygnujemy z czegoś i wtedy, wtedy może być tak, że no, możemy stracić pracę. Jak często słyszę się podziękowania od ludzi? To zależy, bardzo zależy, czy pracujemy bezpośrednio z ludźmi, bo wiecie, to organizacje pozarządowe działające tak super szeroko i robiące tak super, myślę, że jeżeli pracujemy bardzo bezpośrednio z ludźmi, czyli na przykład właśnie robimy te przysłowiowe zakupy, których się już, do których się przywiązałam podczas tej rozmowy z wami, czy w jakikolwiek inny sposób, to dużo częściej niż jeżeli na przykład zarządzamy, wiecie, projektem, ja realizowałam taki projekt, w którym miałam 60 trenerów, którzy realizowali warsztaty w całej Polsce, no i to głównie oni słyszeli, znaczy mieliśmy super warsztaty i robiliśmy super produkty, tak myślę, też wiem to i z ewaluacji i z rozmów z naszymi bezpośrednimi odbiorcami i uczestnikami naszych działań, ale ja nie zawsze miałam tą możliwość, żeby z nimi pracować, więc jakby trudno powiedzieć, jak często się te podziękowania słyszy. Z drugiej strony, jak na przykład to, co ja teraz często też robię i lubię, prowadzę różnego rodzaju warsztaty, czy teraz w czasie, kiedy przeszliśmy do bardziej takiego zdalnego spotykania się z ludźmi, no to jakby to też wynika z takiej naszej kultury, którą mamy w Polsce, że takie wydarzenia zwykle się kończą jakimiś podziękowaniami większymi bądź mniejszymi, więc wtedy się słyszy za każdym razem, jak takie działanie się prowadzi. Czego bym odradzała osobom, które zaczynają pracę w NGO? To jest trudne pytanie, żeby na nie tak prosto odpowiedzieć, czego bym odradzała. Pewnie tego, żeby, może nie to, czego bym odradzała, ale to, co bym doradzała, to żeby znaleźć taką organizację i takie działanie, które nas kręci, które sprawia, które jest bliskie. Bliskie naszym zainteresowaniom, naszym pasjom, tym też, co jest dla nas w życiu ważne, bo różne możemy wyznawać wartości i organizacje też są bardzo różne i dobrze trafić do takiej organizacji, która jest jednak bliska naszym wartościom. Czyli odradzałabym robienie czegoś wbrew sobie, czyli tylko na przykład zwiążę się z tą organizacją, bo oni szukają wolontariuszy i nie wiem, będę wyprowadzała psy, mimo że nie znasz psów, to zdecydowanie tak trochę to spłyciłam, ale chciałam też na takim bardzo konkretnym przykładzie. Praca na umowę zlecenie, czy jest duża szansa na stałą pracę? Badania mówią o tym, tak jak mówiłam, że około 35% zatrudnia pracowników, z czego połowa jest zatrudniona stale, a druga połowa mniej stale. Z mojego doświadczenia, bo jakby to mówią badania, a moje życie mówi o tym, że no jakby pracuję w raz, dwa, trzy, czwartej organizacji pozarządowej i w każdej miałam umowę o pracę. Co więcej, w części z tych organizacji była to też umowa na czas nieokreślony, bo to też jest, tego też wymaga prawo. W którymś momencie ja nie jestem ekspertką od prawa pracy, ale jest tak, że mogę podpisać umowę na czas określony, nawet dłuższy, tam chyba trzy razy, a za czwartym razem to już musi być umowa na czas nieokreślony, albo za trzecim, nie pamiętam tego. No i oczywiście, że tak jest, że czasami organizacje zatrudniają na ten czas
czas, kiedy realizujemy projekt, ale jeżeli jest tak, że dalej mamy środki, no to znowu mogę na jakiś czas określony, ale w którymś momencie muszę już na czas nieokreślony. To oczywiście nie jest, nie oznacza, że zawsze już będę miała tą pracę, bo zawsze pracownika można zwolnić albo można siebie zwolnić z jakiejś organizacji z różnych względów, albo z powodu niewykonywania swoich obowiązków, albo na przykład z tego powodu, że nie ma środków. Krystian pyta, czy takiej organizacji ciężko uzyskać dofinansowanie z Unii. Słuchajcie, w organizacjach pozarządowych ktoś też w międzyczasie pisał o pisaniu projektów i to jest pewne niebezpieczeństwo. Znaczy, czasami organizacje wpadają w tak zwaną grantozę, czyli już nie działają tylko dla tego swojego celu i tego, co widziały, bo z czego wynika cel? Gdzieś ludzie, którzy zaczynają się zrzeszać, obserwują rzeczywistość dookoła siebie, definiują jakiś problem społeczny, który trzeba rozwiązać i szukają dróg na jego rozwiązanie. Czasami to rozwiązanie wymaga jakichś środków finansowych, więc poszukują źródeł, z których tych źródeł można pozyskać. A czasami ten proces się odwraca i najpierw szukamy, jakie są teraz możliwości finansowe, a potem się zastanawiamy, to co my możemy zrobić? I to powoduje taką grantozę, czyli bardziej szukanie środków dla samego szukania niż dla tego naszego celu. I teraz przez to, że tych organizacji jest jednak, no te 100 tysięcy, to mi się wydaje, że to jest dosyć duża liczba i to są organizacje większe i mniejsze. Przeciętny budżet organizacji wynosi 28 tysięcy złotych rocznie. To nie jest dużo, ale to jest przeciętny budżet, czyli są organizacje, które te budżety mają dużo, dużo, dużo wyższe i są takie, gdzie te budżety są zdecydowanie niższe. I wiadomo, że jakby w zależności od tego, czy właśnie zatrudniamy pracowników, czy nie zatrudniamy, jakie mamy doświadczenie, to trochę się taka napędza. Przepraszam Was, ale już po godzinie gadania moje strony głosowe wołają o pomstę. Jeżeli się profesjonalizujemy, to łatwiej nam się pisze projekty. W związku z tym jest też tak, że to są konkursy i musimy się wpisać w pewne cele i reguły, ale też jest tak, że są różne preferencje dla na przykład młodych organizacji, są konkursy, których dostaje się tak zwane dodatkowe punkty, jeżeli to jest organizacja działająca na przykład do 2 czy do 5 lat, albo organizacje działające w mniejszych miejscowościach i tak dalej, więc tutaj w różny sposób są próbowane, wyrównywane szanse też w taki sposób. Te środki z Unii, je też się pozyskuje co najmniej na 2 sposoby, to znaczy można je pozyskiwać albo przez polskie jakieś instytucje pośredniczące, albo bezpośrednio z Unii Europejskiej, więc tu na przykład też chodzi kwestia języka, bo jeżeli pozyskujemy je bezpośrednio w Polsce, to taki projekt piszemy po polsku i całą korespondencję prowadzimy po polsku, a jeżeli robimy to bezpośrednio w Brukseli, to dzieje się to w języku angielskim. Więc to też zależy od tego, na co szukamy środków i co chcemy robić. Jadę dalej do Waszych pytań. Czy początki pracy w organizacji były dla mnie przyjemne, czy raczej trudne? To już było dawno.
już pracuję, słuchajcie, od ładnych kilku lat, ale raczej przyjemne. Nie pamiętam jakichś nieprzyjemności. Czy na pewno musiałam się odnaleźć w takiej pracy codziennej, bo nawet jeżeli w czasie studiów, czy wolontariacko, czy już zarobkowo gdzieś tam chodziłam i zarabiałam, to nie było tak, że codziennie tam od 8 do 16, czy od 9 do 17, a nagle w momencie, kiedy wiecie, kończymy studia, czy kończymy szkołę i zaczynamy pracę, to zmienia się po prostu nasz tryb życia i to może być w jakiś tam sposób trudne. Czy spotkały mnie jakieś nieprzyjemności ze strony ludzi? Nie mam takich wspomnień. Kiedyś usłyszałam, że jestem wredną babą, bo nie chciałam wydać za wcześnie zaświadczenia jakimś uczestniczkom szkolenia, które tam przyszły na całodniowe szkolenie i po 2 godzinach już chciały zaświadczenie, więc usłyszałam, że jestem wredną babą, ale to było nawet dla mnie wtedy dość zabawne, więc bardziej w tą stronę. Ale nie innych nieprzyjemności nie pamiętam. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie. A słuchajcie teraz, jakby jak to w ogóle zrobić? Tak jak ja wam powiedziałam o swoim początku, o tym, jak trafiłam do stowarzyszenia młodych dziennikarzy, po prostu trafiając najpierw na warsztaty i robiąc coś dla siebie i spełniając swoją pasję, więc to jest jeden ze sposobów, czyli rozejrzeć się dookoła siebie, co się dzieje w mojej szkole, bo czasami w szkołach są różne tego rodzaju działania, może być jakaś grupa na przykład wspierająca młodszych uczniów, czy na przykład właśnie my w liceum współpracowaliśmy z domem dziecka i była grupa uczniów, która regularnie jeździła i po prostu spędzała czas z dzieciakami i w taki też sposób, czy nie wiem, pasjonuje was teatr i gracie w szkolnym teatrze, więc to też może być doskonały początek, taki analogiczny trochę do tego mojego dziennikarskiego, więc po pierwsze przyjrzeć się sobie, zastanowić się co się lubi i poszukać takiego miejsca, które pozwala na robienie takich rzeczy, ale druga rzecz, jak już sobie myślimy tak bardzo, bardzo stricte o wolontariacie, to są, słuchajcie, takie miejsca, w których organizacje się też ogłaszają, że poszukują wolontariuszy do jakiegoś działania i tutaj przygotowałam dla was 3 linki. Pierwsze to dla osób z Warszawy ochotnicy.waw.pl. To jest taka strona, też oni się dosyć mocno, dosyć dużo się widzi tych ochotników, czy o ochotnikach promowana jest taka, próbowani są pozyskiwani wolontariusze w ten sposób. Ja na przykład jak jeżdżę do pracy, no ostatnio nie jeżdżę, ale jak jeszcze jeździłam, to na przystanku tramwajowym dość regularnie widziałam taki plakat właśnie ochotniczki warszawskiej. I na tej stronie spróbuję wam ją pokazać. Tu mamy Warszawę, ale też zachęcam osoby, które są z innych miejscowości, a wiem, że takie są, bo mówiliście o tym na samym początku, żebyście też poszukali w swoich miastach, bo na pewno, znaczy, tak podejrzewam, że analogiczne, podobne strony mogą działać. Zobaczymy, czy słuchajcie, uda się. Jest. Wspaniale, bo to różnie bywa z technologiami. Ochotnicy warszawscy, jak wejdziemy na tą stronę, tu się możemy zalogować, to jest dalszy krok, ale to co najważniejsze, to w tym momencie, jak zjedziemy sobie tutaj na dół, to mamy znajdź wolontariat, mamy różne kategorie tego wolontariatu, tego co możemy, tylko podglądam, czy widzicie, dobra, och, gdzie?
kontekście tego, co możemy robić. Mogę zaznaczyć dzielnicę, w której chcę znaleźć taką ofertę. Tutaj wpisujemy minimalny wiek wolontariusza, od 13 roku życia jest taka opcja i możemy dalej sobie przeglądać, kto jako organizacja szuka i do czego. Czyli ja tutaj nic nie filtrowałam, ale zobaczcie, jest 9 stron albo jeszcze więcej tych ofert, których gdzieś ktoś potrzebuje pomocy, potrzebuje wolontariusza, który wesprze w działaniu. I tutaj jest, zobaczcie, pomoc na przykład, nie? To o tym mówiliśmy, pomoc w nauce dzieciom z rodzin zastępczej, aniołowie wiedzy, też jest pewnie jakieś wsparcie w nauce. Tutaj Centrum Usług Społecznych szuka wolontariuszy, pogotowie harcerek, a tutaj mamy panią Krystynę, która potrzebuje pomocy w wyprowadzeniu 2 psów na spacer. Więc w zależności od tego, co mnie kręci, co chciałabym robić, co też potrafię, bo nie każdy z nas... Nie każdy z nas, nie wiem, będzie na przykład wyprowadzał psy, czy pomagał innym dzieciakom w nauce, bo na przykład samej mi kiepsko idzie nauka, albo jestem matematyczką, i w matematyce jestem orłem, ale potrzebna jest pomoc w języku polskim. A tu już jestem słabsza, bo jestem dyslektyczką i tak naprawdę na przykład właśnie błędów ortograficznych to nie sprawdzę. Więc mogę znaleźć to, co też jest mi bliskie, co jest w takim miejscu, wiecie, żebym nie musiała na przykład jechać przez pół miasta, żeby zrobić ten wolontariat, tylko dobrze, żeby to było gdzieś w jakiś sposób blisko albo po drodze, nie wiem, ze szkoły do domu czy na jakieś zajęcia dodatkowe. O takie rzeczy też warto zadbać i się zatroszczyć i je przemyśleć. Więc znajduję takie miejsce i po prostu zaczynam dawać, być wolontariuszem, czyli dawać kawałek swojego czasu, czasami nie tylko swojego czasu, ale też jakichś swoich kompetencji, swojej wiedzy, swojego doświadczenia, bo wolontariuszem no możemy być, jak mamy właśnie lat 13, 15, 18, 25 i 60, bo możemy wolontariacko wyprowadzać psy, możemy udzielać korepetycji z języka polskiego, możemy udzielać porad prawnych i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko tak naprawdę, czego nie będziemy robić w ramach pracy takiej naszej zarobkowej, może być naszym wolontariatem, może być też coś, że tutaj to samo robię zarobkowo, nie wiem, na przykład jestem prawnikiem, prawniczką i zasadniczo pracuję w kancelarii prawnej, ale poza tym udzielam porad prawnych tym osobom, których na przykład nie stać na to, żeby za taką pomoc zapłaciły. Więc to jest jedno z takich miejsc, które możecie odnaleźć. Drugie miejsce to są tak zwane centra wolontariatu. I tutaj mamy stronę ogólnopolskiej sieci Centrum Wolontariatu, która też podpowiada, co możemy robić, jak szukać. I tutaj, jeżeli ochotnicy wam się nie sprawdzą, bo nie jesteście z Warszawy albo tam czegoś nie odnajdujecie, to jest kolejna rzecz. I trzecie miejsce, z którego warto korzystać, jeżeli myślicie o organizacjach pozarządowych, to jest taka strona ngo.pl. Tutaj mamy poradnik obowiązków wobec wolontariuszy, bo to też nie jest tak, że jak jesteśmy wolontariuszami, to nic nam się, no może nie należy, no ale trochę tak, znaczy to nie jest tak, że można nas dobrowolnie wykorzystywać i robić z nami co się komuś podoba, tylko organizacja umawia się z wolontariuszem na jakiś zakres pracy, w zależności od tego, czy to jest krótki okres współpracy, czy trochę dłuższy niż 30 dni, to już wymaga też formy pisemnej. I tutaj organizacja ma za zadanie zadbać o nasze bezpieczeństwo, o nasze ubezpieczenie. Więc to jest warto wiedzieć i zapoznać się z tymi informacjami, zanim
nim zostaniecie takimi wolontariuszami i o to też się zatroszczyć. Kolejna rzecz, którą też daje nam i organizacje pozarządowe, ale też Unia Europejska i wolontariat, to poza takim wolontariatem lokalnym, który możecie znaleźć. Są też różne wolontariaty zagraniczne i możemy wyjechać na dłuższy bądź krótszy czas do jakiejś organizacji czy instytucji po to, żeby im jako wolontariusz pomagać i z nimi pracować, dawać im kawałek siebie. I tam też na tej stronie wolontariat.org.pl znajdziecie wszystkie informacje, wszystkie nie, ale na pewno dużo informacji i dalsze linki, jeżeli Was ten temat interesuje. I to też jest taka przestrzeń na przygodę, jedną z przygód życia. Ja na takim wolontariacie zagranicznym też byłam. W połowie swoich studiów wzięłam urlop dziekański i wyjechałam do Włoch, żeby pracować w takim maleńkim domu pomocy społecznej, maleńkim, prywatnym, tam ten system wygląda trochę inaczej niż w Polsce, to był taki prywatny dom, w którym było 5 miejsc dla kobiet, więc to było takie w zasadzie mieszkanie, w którym te dziewczyny, kobiety mieszkały, żyły, bo nie radziły sobie w jakiś tam sposób z różnych powodów z życiem codziennym, tak żeby mieszkać samodzielnie, aczkolwiek celem tego domu było ich usamodzielnienie, doprowadzenie do tego, żeby mogły zdobyć takie kompetencje życiowe i społeczne, do tego, żeby żyć samodzielnie. I ja im w tym takim życiu towarzyszyłam, robiąc bardzo różne rzeczy, od najprostszego przygotowywania obiadu, wtedy to była moja największa szkoła gotowania w życiu, dla mniejszych i większych grup, gdzieś tam wspólne z nimi spędzanie czasu i takich rzeczy, które trzeba robić, czyli nie wiem, sprzątaniem wokół siebie, czy odnajdywaniem miejsc, które pozwala nam na fajne spędzanie wolnego czasu, czy wsparcie w poszukiwaniu pracy. Tutaj te działania były bardzo, bardzo różne. No więc po prostu spędzałam z nimi czas i tam byłam wolontariuszką. Spędziłam tam 9 miesięcy, więc równocześnie jakby mogłam i uczyć się języka, i poznawać kulturę, i też poznałam innych wolontariuszy, bo akurat trafiłam do takiego miejsca, do miasta, do Padwy, gdzie oprócz mnie było kilkoro innych wolontariuszek i też taka wspólnota doświadczenia tego, że oni byli wolontariuszami, ja byłam wolontariuszką, czyli mamy podobne warunki życia w danym momencie, one do siebie zbliżają i tu też się nawiązuje takie relacje, które pozostają, więc to jest też takie bycie wolontariuszem i związanie się z organizacją pozarządową z mojej perspektywy też mega się przekłada po prostu na życie prywatne i na to, jakby jakimi ludźmi się otaczamy i z kim się przyjaźnimy. Tak przynajmniej jest w moim przypadku. I dużo z moich przyjaciół to są osoby poznane w organizacji pozarządowych, czy właśnie podczas wolontariatu. I taki wolontariat zagraniczny też jest na pewno i okazją do zdobycia doświadczenia innego, bo pracujemy w innej kulturze, w innym kraju, uczymy się języka, ale też mierzymy się z różnymi trudnościami takimi, bo nagle właśnie ja tam wyjechałam po drugim roku studiów, ale do tej pory mieszkałam z rodzicami, więc to był taki pierwszy raz, kiedy musiałam o wszystko zadbać sama, więc to była też moja pierwsza podróż samolotem i musiałam trafić z lotniska na dworzec i potem jeszcze dojechać do Padwy, więc takie różne super proste rzeczy wydawałoby się, ale które takie doświadczenia, które zdobyłam właśnie dzięki wolontariatowi. Więc taki wolontariat jest realizowany przez ten wolontariat, na którym ja byłam, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce, oni prowadzą.
Tu właśnie Tomasz odpowiadam na to pytanie. To jest ze środków Unii Europejskiej. Oni mają taki program Erasmus+. W tej chwili on się nazywa, on zmieniał swoją nazwę. Jedną z akcji Erasmusa to nie są tylko wyjazdy właśnie na studia, jak tam było kiedyś, tylko jest też wolontariat. I wtedy Unia Europejska pokrywa środki naszego bycia tam. To znaczy, w tej chwili nie znam takich stuprocentowych danych, więc to by było do sprawdzenia, bo one się też zmieniały. 10 lat temu, jak ja byłam, to oni pokryli moje koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, i jeszcze miałam tam jakieś niewielkie kieszonkowe. Więc generalnie, w zależności od tego, jak bardzo dużo chce się podróżować, to trzeba dorzucić ze swoich, albo można żyć oszczędnie i to wystarczy, bo jakby oni w ten sposób odwzajemniają się za tą naszą pracę. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czyli warto, warto. Moim zdaniem warto. Warto być wolontariuszem, wolontariuszką. Warto szukać takich miejsc, które pozwalają nam dawać kawałek z siebie, ale w taki sposób, który też nam daje satysfakcję. Bo potem w ten sposób też możemy po prostu i znaleźć pracę, a potem poznawać nowe rzeczy i rozwijać swoje kompetencje i swoje doświadczenie. Tu jeszcze widzę, że ostatnie pytanie. Słuchajcie, jak macie, to zadawajcie. Jeżeli nie, to będziemy kończyć. A co z organizacjami, w których jesteśmy dodatkowo, a nie jako w pracy? No to jesteśmy wolontariuszami, na przykład. Bo to nie jest tak, że możemy w organizacjach pracować, możemy być też doskonale wolontariuszami w organizacjach. Czy trudno się dogadać z Włochami? Językowo mi nie było trudno, bo ja znałam język. Kulturalnie, kulturowo, tak, mieliśmy różne różnice, więc również tam pracowali przede wszystkim i byli innymi wolontariuszami osoby, które były dużo starsze ode mnie, więc ja czułam się czasami taka trochę osamotniona w tym, że jestem w nowym miejscu i nie zawsze wiem, co ze sobą zrobić, ale byli inni wolontariusze i wolontariuszki z innych krajów, z którymi budowaliśmy relacje. A Krystyna pyta, czy zamieniłabym na pracę w korporacji, jeżeli byłaby lepiej płatna. No pytanie, czy to była, to znaczy ja lubię swoją pracę, lubię to, co robię, sprawia mi to satysfakcję. Więc pytanie, czy to, co miałabym robić w korporacji, też bym lubiła, bo to jest dla mnie ważne. No i drugie, to też o tym mówiłam w międzyczasie, że nie wiem, czy bym się odnalazła w takiej pracy korporacyjnej i w takich procedurach, które często w korporacjach są, a być może są tylko w mojej głowie, bo nigdy nie pracowałam w korporacji, więc o pracy w korporacji to za wiele wam nie mogę powiedzieć. Gracjan jeszcze pyta, czy na wolontariacie za granicą miałam możliwość wyjścia sama bez tych osób. Tak, to było tak, że ja tam byłam umówiona na, zdaje się, że 35 godzin w tygodniu pracy, a pozostały czas to był mój czas wolny, który mogłam spędzać jak chciałam. Tutaj Anna Wulus w międzyczasie wrzuciła Wam link do ankiety, więc prośba o wypełnienie tej ankiety, w zależności od tego, czy jesteście nauczycielami, czy uczniami. Gracjan, mieszkałam, miałam taki swój pokój w tym domu przez pierwsze kilka miesięcy, a potem się przeprowadziłam do rodziny i mieszkałam w pokoju przy rodzinie, więc jest bardzo różnie. W hotelach raczej się nie mieszka, albo są mieszkania, w których mieszkają wolontariusze, albo się mieszka właśnie przy organizacji, albo przy rodzinie.
Słuchajcie, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja Wam bardzo dziękuję za spędzenie ze mną tego czasu ostatniego w środowe popołudnie i bardzo Was zachęcam do włączania się w działanie organizacji pozarządowych i do zostania wolontariuszem, wolontariuszką. Jeżeli jest, to wrzucę link do naszego projektu. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś może pytania dotyczące właśnie organizacji pozarządowych albo jak się włączyć w jej działanie, to jest na tej stronie kontakt do mnie i do Agnieszki z Fundacji Pole Dialogu. I możecie się do nas zgłosić ze wszelkimi pytaniami i postaramy się Wam po prostu pomóc. A jeżeli nie macie już jakichś pytań do Basi czy do mnie, to bardzo Wam dziękujemy za liczne przybycie. Za tydzień będzie webinar dla nauczycieli, ale to jeszcze wyślemy informacje o tym. I miło było Was tutaj dzisiaj zobaczyć. Bardzo dziękuję za super webinar i mam nadzieję wszystkim do zobaczenia. Do zobaczenia.